Hejka moi kochani, witam Was we wtorek. Zastanawiałam się przez chwilę, co dzisiaj mamy. Jest godzina 9:05 i za chwilę wychodzę, znaczy no nie za chwilę, tak za 20 minut wychodzę na uczelnię i powiem Wam, że patrzę, co się dzieje za oknem, ponieważ wstałam, jest prawie maj i pada śnieg, dosłownie pada śnieg. Wiadomo, że jest na plusie, że ten śnieg się roztopi, ale chodzi o sam fakt, jest mokro, deszczowo, śnieżnie, jest po prostu no masakra i w ogóle jeszcze przyniosłam swoje perfumy, które po prostu no uwielbiam, po prostu i muszę się popsikać. Chodzi mi o tą Lolitę Lembicką oczywiście, powiem Wam, że jest rewelacyjna, naprawdę, uwielbiam, czuję ją do samego wieczora, gdzieś tam jeszcze właśnie ten zapach za mną chodzi. Więc tak, no właśnie tak zaczynam dzień. Może jeszcze Wam pokażę, w co jestem tak szybko ubrana. W ogóle dzisiaj to taki outfit prosty, ponieważ mam tylko taką chabrową sukienkę z takim tutaj właśnie suwakiem przez całą długość. Spróbuję się jakoś może ustawić. Ustawię kamerę tak, żebyście mogli zobaczyć. Tak się prezentuję. Ona taka jest dosyć krótka, powiem Wam. I ja to tak do takich krótkich, no ale założę płaszczyk, więc nie będzie jakoś tak mocno widać. No jak widzicie, ten suwak tak przechodzi po prostu przez całą długość. Ja w ogóle tak nie lubię takiej no, pogody, gdzie trzeba nosić rajstopy, bo one się tutaj po prostu odciskają i to mnie tak denerwuje. No ale tak właśnie ona wygląda, bo po prostu te białe spodnie molestowałam cały czas i cały czas je nosiłam. Więc postanowiłam ubrać co innego. Ta sukienka w ogóle mam ją już bardzo, bardzo długo, bo ona jest kilka lat ma tak naprawdę, bo kupiłam ją kiedyś, chyba z 3 lata temu, w Mojito, ale to była 40 i to chyba była jedyna 40 na długi, długi czas. Leżała w szafie, bo była na mnie za mała, a teraz jest właśnie dobra, więc ją noszę. I dobra, to ja będę lecieć na uczelnię, bo też nie ma sensu, żebym przedłużała, a jeszcze muszę trochę się pokręcić po domu, spakować torbę i po prostu będę lecieć, więc do zobaczenia po południu. Niedawno wróciłam z uczelni, znaczy no niedawno, w sumie już chyba z dobrą godzinę temu. Powiem Wam, że byłam taka głodna, że myślałam, że umrę. Zjadłam całą miskę zupy dyniowej, bo po prostu myślałam, że umrę z głodu, tak jak mówię. I dzisiaj jest cały czas deszcz, cały czas pada, rano deszcz ze śniegiem, teraz deszcz, powiem Wam, że masakra. I właśnie przygotowałam sobie pościel świeżą, bo dzisiaj będę robić pranie. Tak, dzisiaj będę robić pranie i tutaj tak właśnie się ustawiłam i mówię, w trakcie po prostu pogadam do Was, bo muszę się zająć ściąganiem tych wszystkich poszewek, żeby to już było zrobione, bo niedługo przychodzi do mnie koleżanka i będziemy robić projekty do szkoły. Powiem Wam, że tak mi się nie chce. W ogóle powinnam mieć jeszcze zajęcia, ale nie poszłam na wszystkie, bo tak mi się nie chciało. Mówię Wam, no po prostu mam takiego lenia, że mówię, nie idę, bo nie dam rady. Więc tak, więc będzie pranie. Najgorsze jest to, że w pokoju jest mało miejsca, a tego prania jednak sama pościel to jest dużo, więc. Więc tak, co zrobić? I tak właśnie u mnie dzisiaj leci. Coś miałam Wam jeszcze powiedzieć i tak myślałam właśnie, aha, że muszę nagrać ulubieńców. Że mam już właśnie tyle filmików teraz kręcę i nie nagrałam jeszcze Wam ulubieńców, a mam naprawdę fajne rzeczy, które warto byłoby Wam pokazać, a nie mogę się po prostu do tego zabrać. Więc tak, muszę w końcu nagrać tych ulubieńców. No i co, po prostu muszę się tym zająć. Tak mi się nie chce, tak mi się spać chce, że szok. Ale wiecie co, w końcu wczoraj, jak zasypiałam, tak jak mówiłam Wam, że nie mogę zasypiać wieczorem, bo ciężko mi się zasypia, ale tak jak Wam mówiłam, że po prostu rozprasza mnie telefon. I wczoraj zostawiłam go, bo wózek zawsze leży przy łóżku oczywiście, na wózku, bo wózek jest przy łóżku. No to położyłam go i cały czas mnie korciło,
No, żeby go wziąć, żeby tam jeszcze przejrzeć ten Instagram. No i no, ale tak leżałam, mówię nie biorę tego telefonu. To po prostu szybciej zasnę, szybciej się wyciszę i zrobię się zmęczona. I rzeczywiście, nie wzięłam tego telefonu i położyłam się do łóżka chyba po 22 i wydaje mi się, że już przed 23 spałam, bo już nie patrzyłam na zegarek ani nic, więc wydaje mi się właśnie, że przed 23 już mnie sen dopadł, więc działał. Po prostu telefon mnie bardzo, bardzo rozprasza i tak oddala mój sen. Więc telefon nie jest moim przyjacielem, jeśli chodzi o dobre zasypianie, a dzisiaj wstałam wyspana i teraz znowu jestem zmęczona, bo ta pogoda po prostu, ciśnienie słabe i to jest takie do kitu. Więc tak się właśnie mój dzień, w sumie jeszcze, no co, zrobimy te projekty i nie wiem, co będę robić. Muszę jeszcze nałożyć olej na włosy przed przyjściem koleżanki, żebym tak go kilka godzin ponosiła. Jeszcze może bym zdążyła poćwiczyć, ale to już raczej wątpię. Dobrze, że tą kołdrę właśnie zdjęłam i tak właśnie w międzyczasie postanowiłam do was pogadać. No, dobra. No to chyba tyle, co mam wam do powiedzenia w tym czasie i będę szła właśnie no coś porobić i może potem jeszcze wieczorem się do was odezwę, bo dzisiaj ten vlog chyba naprawdę będzie krótki, bo ja zawsze mówię, że vlog będzie krótki, a potem wychodzi co do czego, że vlog ma 15-17 minut, no ale no ja po prostu więcej gadam niż potrzeba. Dobra, lecę. Chciałam wam pokazać, co będę jadła na kolacji, czyli moja ulubiona porcja łososia. Jest w ogóle przed 20 chwilę. Za 10:20 skończyłam projekty robić, projekt jeden tak naprawdę z koleżanką. Dopiero się wykąpałam i jestem tak głodna, że po prostu zaraz padnę. I stwierdziłam, bo miałam w lodówce jeszcze jedną właśnie porcję łososia z koprem. A z koprem to jest naprawdę mój ulubiony łosoś. Naprawdę bardzo, bardzo polecam wam. Ja go kupuję akurat w Stokrotce. Nie zależy tam, nie wiem, czy u was jest Stokrotka. Nigdzie go wcześniej nie widziałam, tylko zawsze w Stokrotce. I w ogóle droga ta porcja łososia, bo kosztuje 10 zł, ale tak mi smakuje. I dołożę sobie tylko, mam jeszcze ogórki właśnie korniszone i sobie położę z 3 ogóreczki i wstrząchnę całą kolację. Chciałam wam pokazać, co dzisiaj na kolację. Dajcie znać, czy wyjecie takie porcje łososia. Będę już kończyć. Powiem wam, że jest, no nie jest późno, jest przed 9, ale jeszcze przez cały dzień nie zdążyłam poćwiczyć, bo ciągle było coś do zrobienia i co? I nie zdążyłam. I powiem wam, że tak mi się nie chce. Jak była, kocham dzisiaj. No mam po prostu, no jestem tak nastawiona anty do ćwiczeń, ale poćwiczę, to jest pół godziny, więc niby pół godziny to niedużo, ale zabrać się do tego, a szczególnie dzisiaj to jest masakra. I powiem wam, że ostatnio mam taki koński apetyt, jak zazwyczaj, no nie mam takiego apetytu. Powiem wam, że jem na obiad pół miski zupy i jestem najedzona. Dzisiaj jadłam całą miskę zupy, przy tym mi się po prostu tak trzęsły normalnie, jak jadłam. I teraz na kolację miałam taką ochotę na tego łososia, a jest tak zimno na dworzu, a wiadomo, jak ja mieszkam w akademiku, to po prostu smażę to wszystko tutaj w pokoju, mam kuchenkę tam za sobą. I to wysmażyłam tego łososia i tak śmierdzi w pokoju, teraz to nie czuję, ale wiem, że na pewno śmierdzi. Otworzyłam te okno, z 10 minut wywietrzyłam, ale jest tak zimno, że po prostu no, nie mogę wytrzymać. Mówię, będę nagrywać, to otworzę to okno i będzie cały czas otwarte. Ale powiem wam, że nie mogę się skupić na tym, co mam mówić, jak jest mi tak strasznie zimno. I chciałam wam jeszcze pokazać, bo będę sobie właśnie psikać akurat przy was. I to jest, mam taki olejek arganowy z Bioelixir, tak jak ja wam właśnie wcześniej pokazywałam, tylko że on jest w płynie i ja go mam już długi czas i w końcu muszę go zużyć, tak, logiczne. Muszę go w końcu zużyć, bo
tak jak Wam wcześniej mówiłam, no chcę się pozbyć tych wszystkich kosmetyków, które mam, które mi miejsce zajmują, więc on tak mi fajnie wygładza te włosy, takie właśnie po nim są bardzo fajne i zostawia taki przyjemny zapach na tych włosach, więc ten z Bio Elixir kiedyś go kupiłam w Hebe, taki, no taki fajny, to jest plus keratyna. Więc wiem, że co niektóre z Was mi kiedyś tam pisały, że i włosy, że Wasze włosy lubią keratynę. Moje niekoniecznie, ale po prostu chcę go zużyć. I nie jest jakiś taki najgorszy, fajnie się zachowuje na moich włosach, więc jest spoko. No i tak, właśnie tyle, co chciałam Wam powiedzieć i poprosiłam przyjść i się pożegnać, a właśnie, wysmażyłam tego łososia i go zjadłam, powiem Wam. Jeszcze chciałam powiedzieć, ja nadal chcę zjeść jeszcze kanapkę, zjeść jeszcze coś, już nie chcę po prostu jeść nic, bo zazwyczaj no nie powinno się dojadać do końca, nie powinno czuć się tak no bardziej pełnym, bo to tak, żeby jeszcze troszeczkę ten głód odczuwać, więc ja tak zazwyczaj jem, ale dzisiaj to jest po prostu mocno, mówię Wam, zjadłam jeszcze spokojnie sobie takiego drugiego łososia albo jeszcze jakąś kanapkę na to. Więc dobra, ja kończę. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, chociaż dzisiaj, nie, w sumie tak jak każdy vlog u mnie jest podobny. Więc tak, ja się dzisiaj z Wami żegnam i mam nadzieję, że pogoda jutro mnie nie zaskoczy i nie będzie padał śnieg, tylko będzie świeciło piękne słońce. Więc tego sobie życzę i Wam też tego życzę. No to do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!